bo chcę mieć panią Wróblewską na łańcuchu. Do Miami. Do Miami. Praktycznie wszyscy tam byli, tylko papieża chyba brakowało. Iwona Brzozowska, Oscara walczyła. Bo... Skoro wozi te gumiaki w bagażniku, to dlaczego nie chce ich ubrać? Wyciągamy z błota krokodyla. Robert Paluch startuje do sejmiku z list Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, 10. odcinek podcastu Tygodnika Regionalna Polityka i Samorząd. Ja się nazywam Sławek Janusz, a ze mną są tradycyjnie, tak jak zwykle, w konstytucyjnym składzie Patryk Świtek. Dzień dobry. I Michał Szczęch. Cześć. Nie ma żadnych dublerów, ale niestety musimy zacząć od małego sprostowania. No, w ostatnim odcinku naszego podcastu wkradł się mały chochlik, ale o tym chochliku opowie Patryk, bo to właśnie na twoje ręce trafiło to malutkie sprostowanie. O co tam chodzi? No po prostu wydarzyło się coś takiego, że powiedzieliśmy podczas naszej ostatniej audycji, że do Rady Nowym Miasteczku kandyduje ojciec Grzegorza Zwarycza. No delikatnie żeśmy się pomylili, ponieważ to jest jego ojciec chrzestny, wujek. Ojciec chrzestny. Czyli ojciec. No ojciec, ale ojciec chrzestny. No, także musimy to sprostować, to nie jest jego ojciec taki biologiczny, tylko chrzestny. Przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się tym dotknięci. Ale co zamieszanie było w rodzinie Zwaryczy? Wiesz coś? Nie mam pojęcia, dostałem tylko wiadomość od Grzegorza Zwarycza, że to jest jego wujek. Czyli kogo przepraszamy? No, Grzegorza, wujka, ojca. Tatę, mamy też, tatę. Przepraszamy, bo te różne podteksty mogą gdzieś tam się wkraść. Czyli przepraszamy rodzinę Zwaryczów i szybciutko zaczynamy przegląd wyborczy naszych tutaj nowosolskich gmin. Chciałem Was tylko poinformować na samym początku, że ludzie w internecie domagają się od nas tego, żebyśmy byli... Nie tylko przeprosi. Nie tylko przeprosi, ale tego też, żebyśmy byli, nie wiem, bardziej ostrzy, żebyśmy nieco dołożyli gazu. Zobaczymy, czy się uda. Mi się wydawało, że momentami jedziemy po bandzie, ale okazuje się, że to dla naszej publiczności jeszcze... Mało. Za mało, dlatego zaczynamy dzisiaj z grubej rury, Michał, chyba, czyli z Otynia. Oni chyba nie wiedzą... Grubej rury? Nie wiedzą, że my prawnika nie mamy tu na etacie. Tak. Po co im podpowiadasz? Zaczynamy z grubej rury, jeszcze raz podkreślę. Gmina Otyń, dwie sesje. Michał, tak. Uczestniczyłeś w dwóch sesjach w gminie Otyń? W jednej, bo była jedna, a miały być dwie. O co tam chodzi? Ludzie nie wiedzą. Miała być sesja tydzień temu. Stawiło się kilka osób w sali obrad. Policzyli, ile tych osób jest. Okazało się, że radnych przybyło tylko 7, a powinno być przynajmniej 8, bo rada liczy 15 osób. No i sesja się nie mogła odbyć. A to była pewna intryga. Ponieważ tę sesję zwołał wiceprzewodniczący, a nie przewodnicząca. Przewodnicząca była w tym czasie za granicą. Czyli pani Smolicz. Pojechała z dzieckiem, tak, pani Aneta Smolicz, pojechała z dzieckiem za granicę na ferie. Do Miami. Do Miami. No. Wiedziałem, że daleko, do Ameryki, ale nie wiedziałem, że do Miami. Do Ameryki, no podobno do Miami aż. Do Ameryki, poleciała do Ameryki i... Tam mieszka Dolarsowa Królowa. Tak? Wykorzystali tę sytuację, żeby zwołać sesję. A dlaczego to było takie ważne, żeby pani Smolicz nie pojawiła się na sesji? No bo pani Smolicz startuje w wyborach. Postanowiła zmierzyć się z Barbarą Wróblewską, obecną burmistrzynią, w walce o fotel burmistrza gminy Otyń. Podniosła rękę na to stanowisko. Podniosła rękę na to stanowisko. I o co chodzi? Byłaby to sesja w trybie zwyczajnym i wtedy, prawdopodobnie, ja to tak interpretuję, na pierwszej sesji zwyczajnej musi zostać wprowadzona uchwała łańcuchowa. Łańcuchowa, czyli? Barbara Wróblewska pod koniec ubiegłego roku, o czym pisaliśmy, zakupiła za blisko 20 tysięcy złotych dwa łańcuchy. Insygnia władzy królewskiej. Insygnia władzy otyńskiej. Wróblewskiej. Wróblewskiej. Na sesji powinna wyjść ta uchwała i powinien zawisnąć taki łańcuch na szyi Barbary Wróblewskiej. Jeżeli sesja odbyłaby się w trybie zwyczajnym bez udziału Anety Smolicz jako przewodniczącej, a to przewodnicząca zawiesza łańcuch, to łańcuch wieszałby wiceprzewodniczący. A o co chodzi? Podobno Barbara Wróblewska chce uniknąć sytuacji, gdy Aneta Smolicz zawiesza jej łańcuch na szyi, ponieważ panie są rywalkami i to do tego stopnia, no, że mówiąc delikatnie, nie przepadają za sobą. Podobno pani Barbara Wróblewska przestała mówić Anecie Smolicz dzień dobry. Ojo. I unika... Jakby, znam takie przypadki. Unika wzrokiem panią Smolicz. Więc to była taka intryga, żeby jakby do tego nie doszło. No ale co się stało? Radni zwęszyli tę intrygę. Okazuje się, że prawdopodobnie Barbara Wróblewska straciła większość w Radzie. Takie pojawiły się plotki, ponieważ nie przyszło aż 8 radnych, nie było kworum, sesja nie mogła się odbyć. Przeniesiono obrady na następny tydzień. Były to obrady, jak się okazuje, w trybie nadzwyczajnym zwołane,
I to też nie jest przypadek, bo skoro sesja odbywa się w trybie nadzwyczajnym, no nie można wtedy wprowadzić uchwały łańcuchowej. Więc mimo obecności Anety Smolicz nie mogła tego łańcucha zawiesić w Wróblewskiej na szyi. Więc tutaj nie ma przypadku i podobno takie dążenia są, żeby już więcej sesji w trybie zwyczajnym w gminie o tym nie zwoływać, aczkolwiek Aneta Smolicz powiedziała, że ona taką sesję zwoła, że taka sesja na pewno się odbędzie, że ona wszystko zrobi, żeby taką sesję jeszcze zwołać właśnie w trybie zwyczajnym. Bo chce mieć panią Wróblewską na łańcuchu. Tak, chce jej ten łańcuch na szyję założyć. A poza tym tutaj jeszcze inna taka ważna rzecz wybrzmiała, odnośnie właśnie tych tarć między panią Smolicz i panią Wróblewską. No, że podobno pani Smolicz, przynajmniej tak się czuje, zgumkowana w gminie o tym. A gumkowanie to jest termin wprowadzony przez Wadima Tyszkiewicza tutaj w Nowej Soli, tak? Został wygumkowany przez Jacka Mileckiego. Widać, te wzory docierają też do gminy Oty, tak? Czyli pani Barbara Wróblewska nieoficjalnie gumkuje panią Smolicz. A czy pani Barbara Wróblewska wozi jeszcze te słynne gumaki w bagażniku, czy tam już nie ma? Pytam dosyć enigmatycznie, bo wiem, że ludzie chcą, żeby burmistrzyni Otynia ruszyła w ten. To się wiąże trochę z tym gumkowaniem, ponieważ Aneta Smolicz poskarżyła się na to, że jakby nie jest zapraszana na gminne uroczystości, że nie jest zapraszana chociażby na wręczanie medali za pożycie małżeńskie, że nie jest zapraszana na jakby oficjalne otwieranie gminnych inwestycji zakończonych właśnie, tak? Nie ma gdzie się pokazać. Twierdzi, że to jest jakby celowe działanie, takie rzucanie jej kłód pod nogi. I dlaczego to jest związane z gumiakami? Ponieważ Aneta Smolicz powiedziała na tej już nadzwyczajnej sesji, po tym powrocie z Miami, gdy już brała udział w tej sesji nadzwyczajnej we wtorek, tak? Powiedziała, że dostała zaproszenie od mieszkańców osiedla nad Ochlą. Ci mieszkańcy osiedla nad Ochlą poprosili, albo zażądali od radnych, żeby przyjechali do nich. I żeby pani burmistrz też towarzyszyła radnym i zobaczyli, jakie tam są drogi. A drogi są fatalne. Problem w tym, że to nie są drogi gminne, a drogi prywatne. No ale jednak, tak? Mieszkańcy mają jakiś problem, chcieli, żeby radni do nich po prostu przyjechali na miejsce. A co się okazuje, no to wpłynęło to zaproszenie na ręce radnej Smolicz, więc powiedziała radnym, że żeby wskazali jakiś dogodny dla nich dzień, dogodną godzinę i można się z mieszkańcami umówić. I co się okazało? Że pani Wróblewskiej to się nie podoba i radnym z obozu pani Wróblewskiej też to się nie podoba. No pani Wróblewska powiedziała mi po sesji, że wozi w bagażniku gumiaki. I teraz takie pytanie w takim razie. Skoro wozi te gumiaki w bagażniku, to dlaczego nie chce ich ubrać? No to przyznam się, że to dziwne, bo Barbara Wróblewska, nawet kiedyś żeśmy o niej pisali taki artykuł, ona jeszcze chyba wójtem była, dopiero później burmistrzem, to pamiętam, że nawet na pożary jeździła, że jak było w nocy wezwanie, jakiś był pożar, to ona się ubierała i razem ze strażakami jechała na ten pożar i tak była wszędzie po prostu. Wszędzie gdzieś coś się działo, to ona tam była na miejscu. I to jest prawda, ona jeździ, ona chodzi po tych drogach, ale tutaj zarzucono Anecie Smolicz, że to jest kampania wyborcza. Że ten wyjazd do mieszkańców to będzie jej kampania wyborcza. No a w kampanii wyborczej, jak wiadomo, i gumaki można pobrudzić i to wtedy nie pasuje, nie przystoi. A teraz zmieńmy temat, przenieśmy się z tego Miami za sprawą pani Smolicz do Kolska. Drastyczna zmiana, powiedziałbym, ale no, trzeba to zrobić, bo w Kolsku odbyło się, tak sobie tutaj wynotowałem, ostatnie pożegnanie, ale bez namaszczenia. Henryk Matysik, wójt Kolska, pożegnał się z całą... Epokowe wydarzenie. Z tą samą swoją samorządową świtą. Nie wiem, czy żywota się to może... Nie wiem, czy będę w stanie przebić historię o łańcuchu, ale spróbuję. Faktycznie odbył się event, no, który tutaj w gminie Kolsko będzie długo pamiętany. Jeszcze czegoś takiego tam nie było. Być może następny odbędzie się za kolejne 30 lat. Wiecie, to raz na 30 lat coś takiego się odbywa w gminie Kolsko. Pożegnanie wójta i to jeszcze za życia. Ale nie, nigdy się już nie odbędzie, bo kadencyjność weszła. A, poczekaj, do tej kadencyjności też się nawiążemy. Bo to, że ona, wiesz, coś, że zostało gdzieś tam przegłosowane. No, o kadencyjności jest zawsze tak, że jak nie jesteś burmistrzem, to jej chcesz, a jak zostajesz, to jej nie chcesz. No, to dokładnie. Dokładnie. I tak to się chyba troszeczkę... O tej kadencyjności tam nawet była mowa podczas tej uroczystości. Zjechali się wszyscy święci, no bo praktycznie wszyscy tam byli, tylko papieża chyba brakowało. Był senator, był, siedział obok posła Materny, był też wojewoda, Marek Cebula, wszyscy burmistrzowie, wójtowie. No i każdy przygotował tam sobie, no, peany na cześć. Lukier, cukier. Dokładnie. No Henryk Matysik był wspaniały, cudowny, doskonały, był mentorem, no po prostu...
tylko spijać tą śmietankę i słuchać tego, jaki to był cudowny był szeryf w ogóle. No cuda tam można było usłyszeć. No dobra, ale kto twoim zdaniem zaprezentował się najlepiej, mówię, z tych przemawiających? Czyje wystąpienie zapada w pamięć najbardziej? No to było tak. Wadim Tyszkiewicz klasycznie, w swoim stylu. Trochę o wójcie, trochę o sobie? Trochę o wójcie, trochę o sobie. Powiedział, że samorząd to przygoda, którą on też przeżył, że Henryk Matysik powinien książkę na swój temat mieć napisaną. Jacek Sauter z żartami z tego. Stand-up z Bytomia? Tak, dokładnie tak było. No Iwona Brzozowska Oscara walczyła, bo zagrała taką scenę dosyć, no chociaż może nie zagrała, ale tak to wyglądało trochę. Łzawą w tonie żałobnym jej pożegnanie zabrzmiało. W sumie powiem wam, że gdybym był, jakby nagle mnie tam zrzucili do tej gminy i nigdy nie wiedziałbym, co tam się dzieje i posłuchał Iwony Brzozowskiej tego wystąpienia, to pomyślałbym, że Henryk nie żyje, bo to było naprawdę takie jak na pogrzebowa wręcz mowa. Ona prawie płakała. Mówiła, że tam ma pustkę w głowie, że musi z serca mówić. A może to był ze szczęściem, bo pani Brzozowska no liczy na to, że zostawi teraz wójtem. Możliwe, ale ja po tym jej występie miałem taki feedback z gminy. Co miałeś? No, to tam spostrzeżenie tych, którzy słuchali tego, że to nie było tak do końca nieprzygotowane, tylko to było przygotowane, wyuczone. No. Najciekawszy fragment, myślę, taki dosyć polityczny i trochę wyborczy, to było wyjście Jacka Mileckiego, który w ogóle przyjechał z prezentem, sprezentował Jackowi Mileckiemu rower. A za czyje? Tego nie, no, póki co nie wiadomo, czy kupił za swoje, czy kupił za publiczne i przywiózł mu ten rower. No ma Henryk Matysik jeździć, w Korsku się śmieją, że podobno Henryk Matysik nigdy na rowerze nie jeździł, że nie wiadomo, czy on umie w ogóle jeździć. No Milewski też sobie musiał przypomnieć po 40 latach przerwy. Musiał, wiesz? Tak. Tak i Jacek Milewski miał dosyć trudną sytuację, bo musiał wyjść. Wiadomo, jaka jest teraz sytuacja między nim a Wadimem Tyszkiewiczem i musiał wyjść, przemawiać do Henryka Matysika na oczach Wadima Tyszkiewicza. No i trafiło mu się coś takiego, że powiedział prawdopodobnie specjalnie, że Henryk Matysik jest jego mentorem, ale tu na tej sali siedzi jeszcze druga osoba, która jest jego mentorem i powiedział Jacek Sauter, nie? Co była ewidentna szpila w stronę Wadima Tyszkiewicza. Po czym dodał, że najważniejsze w samorządzie to jest dotrzymywanie słowa, prawdomówność, rzetelność i tak dalej, bo takie padły tam sformułowania odnośnie Henryka Matysika. Wadim Tyszkiewicz słysząc to tylko pokiwał głową z uznaniem i z uśmiechem, że tak, tak Jacku. Także było pod tym względem wesoło. A co do kadencyjności, to Paweł Jagasek zwrócił na to uwagę. Powiedział, nie wiem, czy przyjdzie mi rządzić 30 lat, tak jak tobie, Henryku, ale siedzi tu poseł Materna, być może posłowie zaczną jakieś prace, żeby jednak tą kadencyjność strącić, nie? I żeby przywrócić to, czyli że mocny można znowu, się czuje, Paweł, znowu rządzić po 30 lat. Wiecie, ja jakiś czas temu słyszałem od polityków tutaj lokalnych, ale z opozycji, że przewidują, że Platforma jeszcze w tej kadencji w Sejmie ten przepis odnośnie kadencyjności usunie, nie? I zmieni to prawo. Czyli betonowanko wróci już. Tak, tak. Ciekawa jeszcze, tylko wam powiem, była taka historia, że wystąpił też zespół mandolinowy, specjalnie zwołany na prośbę przewodniczącego. Bo to jest takie jakby oczko w głowie zawsze było wójta. Ja tam jak kiedyś jeszcze lata temu jeździłem do tej gminy, to zawsze właśnie mandoliny, ten zespół mandolinowy to było oczko w głowie wójta, on zawsze gdzieś tam i pomagał ten zespół. Jakieś tam piosenki tak na tych mandolinach, ale to nie o to chodzi. Nawet na chwilę wójt wszedł tam potupać nóżką razem z nimi. Ale co się wydarzyło później? Bo to zwołał ich Paweł Zapeński, przewodniczący, i podobno trochę to był pstryczek w nos Iwony Brzozowskiej, bo coś tam ten zespół nie za bardzo z nią jest zaprzyjaźniony. I rzekomo była taka scena, że jak później te dziewczyny tam grały, zeszły ze sceny i stał właśnie Zapeński i stała też Iwona Brzozowska, tak, to do Zapeńskiego padły takie sformułowanie, że mamy nadzieję, że jak pan będzie wójtem,
to, że zespół pan podtrzyma dalej, nie? No i to było przy Iwonie Brzozowskiej, więc no tak ewidentnie tam to coś tam tak... Czyli kampania, wesoło, mimo że pożegnanie ostatnie, to kampania tak, było, pełną palą. Było pożegnanie ostatnie, kampania pełną palą. Zabrakło tylko trzeciego kandydata, bo to było na uroczystej sesji w ogóle. Wszystko się wydarzyło, nie było uchwał, tylko były same wystąpienia na cześć same wójta. Plany. Mhm. I zabrakło Tomasza Bączkowskiego, ale on mówił, że miał tam jakieś ważne też wystąpienie, wydarzenie w Warszawie, więc nie mógł być. I nie było komu dołożyć tej łyżki dziegciu. A zapisał się podobno też wśród tych wszystkich mówców i też chciał, miał wystąpienie przygotowane dla Henryka Matysika. Jeśli faktycznie tak było i ma to wystąpienie, to ja go poproszę, czy on by nie mógł do nas go przysłać, bo chętnie bym je odczytał i zobaczył, co chciał powiedzieć, co chciał na tej ostatniej drodze Henrykowi przekazać. Ale jeszcze wam, jeszcze powiem wam jedną plotkę, jaką słyszałem. No bo teraz, jak nie ma Henryka, to musi być jakiś komisarz. Podobno tym komisarzem ma być Renata Chodak, pani sekretarz, która rzekomo pojechała już tam do wojewody, ale tu jest podobno już tak, że jak tylko Henryk zniknął z urzędu, to już mu zaczęto meble przestawiać w jego gabinecie, już tam ustawiają po swojemu. Także tu nawet jednego dnia nie czekali i już tam jest ustawiane wszystko chyba pod nowego wójta. Cokolwiek nim będzie. Czyli wuj Henryk Matysik pedałuje w stronę emerytury na rowerze kupionym przez Jacka Mileckiego albo przez podatników. No, to oczywiście sprawdzimy to dla Państwa, bo nikt inny o to nie zapyta. Tymczasem przenosimy się do Mirocina, bo Mirocin Michał chyba przegrywa z tą kampanią wyborczą, co? No przegrywa, Mirocin jest kiepsko. Mirocin, czyli to składowisko, rekultywacja. Tak, mówimy o rekultywacji w Mirocinie Dolnym, która tam trwa od pseudo rekultywacji w zasadzie, bo na ostatnim posiedzeniu sztabu kryzysowego pojawił się znowu inspektor Mirosław Ganecki, wojewódzki inspektor ochrony środowiska i powiedział, że nazywanie tego rekultywacją to jest gwałcenie słowa rekultywacja, bo to nie jest żadna rekultywacja, tam jest, powiedział, że to jest jak sadzenie drzewa korzeniami do góry, tam jest wszystko wymieszane, tam nie ma żadnych warstw rekultywacyjnych, tam wszystko było prowadzone nieprawidłowo, o czym my zresztą pisaliśmy przez lata. I co się dzieje? No mamy skutki tych nieprawidłowości, ponieważ jak już mówiliśmy w kilku naszych podcastach, na tym składowisku zbierają się odcieki z odpadów, groźne odcieki, pełne różnych paskudnych substancji. No i WIOŚ przedstawił najnowsze badania, co w takich odciekach się znajduje i są to metale ciężkie. Fakt, że nie są jeszcze normy, powiedzmy, przekroczone, ale niepokoi tempo wzrostu. I wyobraźcie sobie, że od 2021 roku poziom chromu wzrósł o 500%, a chrom to jest paskudny związek chemiczny. Pierwiastek. Pierwiastek, tak. To jest pierwiastek rakotwórczy. Poza tym wzrósł poziom cynku o 83%. Poziom azotu o 328%, poziom fosforu ogólnego o 434%, poziom niklu o 100%, poziom miedzi o 47%, poziom ołowiu o 86%. I jeszcze jedno badanie jest ciekawe, ponieważ zbadano po raz pierwszy poziom zasolenia tego zalewiska. No i to się okazało, że jest na poziomie wielokrotnie wyższym niż zasolony jest Bałtyk. Ale ktoś się tym przejął w ogóle? Jakiś radny? No ja mam wrażenie, że niekoniecznie, ponieważ po pierwsze radni powiatowi, wojewódzcy, nasi tutaj lokalni politycy, nawet uważam, że parlamentarzyści powinni przyjechać na takie spotkanie, a nikogo nie było z takich osób, tak? Gdzie są ci ludzie? Dlaczego nikt o tym głośno nie krzyczy? Dlaczego nikt nie zadaje pytań? Ja mam takie wrażenie, że przedstawiciele tej spółki, prawnicy, których ta spółka wysyła na to spotkanie, oni sobie kpią z nas wszystkich. Oni nawet mówią tego typu słowa, że prawnik mówi coś takiego, że on ma wrażenie, że rozmawia tutaj z ludźmi rozumnymi, tak? Tak mówi do nas wszystkich, którzy tam siedzimy. Oni sobie kpią, oni sobie życzą, żeby im przedłożyć jakieś rozwiązania gotowe na tacy. Oni się zobowiązali w styczniu do pewnych działań i w zasadzie niewiele z tego zrobili, a prawie nic nie zrobili. I nie wiadomo, czy będą w stanie zrobić. Nie wiadomo, czy będą w stanie wywieźć te odcieki. A nawet jeśli wywiozą, to nowe się pojawią. Więc sytuacja jest trudna. Okazuje się, że okej, zbadano wody gruntowe, co jest tutaj istotne, tak? Czy nie zostały skażone. Wyniki są takie, że nie zostały skażone. Jednak piezometry, czyli takie studnie służące do poboru próbek tych wód,
są za daleko. O tym mówi dzisiaj inspektor Ganecki, a już 3 lata temu mówił o tym biegły sądowy, że te piezometry są za daleko i one nie dają żadnych miarodajnych wyników. Tam trzeba zbudować nowe piezometry w bezpośrednim sąsiedztwie przy tym składowisku, żeby cokolwiek się dowiedzieć, czy ta woda gruntowa jest zagrożona, czy ona już może jest zanieczyszczona, czy nie jest, tak, żeby mieszkańcy wiedzieli, gdzie żyją, tak? I co ich czeka. Jak już jesteśmy przy temacie wody, to szybciutko przeniesiemy się do Nowej Soli, bo temat wody, tyle że wody w piwnicy, znominował sesję, którą mieliśmy w środę, 28 lutego. Patryk, co tam się wydarzyło? Kto tam przyszedł? Przyszli mieszkańcy ze Starego Żabna zgłosić, w zasadzie pożalić się radnym i prezydentowi na tą swoją sytuację. Chociaż pożalić to może jest trochę złe słowo. Oni przyszli wprost z żądaniami, żeby władze coś z tym zrobiły wreszcie. Płacą podatki. Tam nawet pan Bogdan, jeden z mieszkańców, pytał się prezydenta, no przecież sprzedawaliście grunty na Starym Żabnie. Gdzie są te pieniądze? Czy żeście zainwestowali w Stare Żabno, czy nie? No to odpowiedzi żadnej nie było. Razem z nimi przyszła Małgorzata Paluch-Słowińska, radna wojewódzka, która tam ma dom rodzinny. Przedstawili to wszystko, przeczytali taką petycję do władz, swoje wnioski. Było dosyć nerwowo. Urzędnicy jak gdyby próbowali wyjaśnić, że oni na bieżąco czyszczą te rowy, że jest taka, a nie inna sytuacja. Taki mamy klimat, to prezydent w ogóle powiedział, taki mamy klimat, bo ciągle pada, że te opady są o wiele większe niż średnie i to tam podawali, że o 300-400%. Czy to nie jego wina, tylko pogody, klimatu? Pogoda, klimat. To, no, co ci urzędnicy biedni mogli z tym zrobić, jak jest taka, a nie inna pogoda i cały czas pada i cała Nowa Sól jest nasiąknięta i nie tylko tutaj, ale gdzieś też dalej od Odry też jest dużo wody. To, że przyszli, to trochę znaczy, że już są na skraju wyczerpania, no bo to miesiące już trwa. Ta woda, ja tam byłem u nich, to oni mają wodę po kolana. Byłem u pani, która, żeby dojść do pieca i napalić, musi chodzić po paletach. Ona tam normalnie, piec jest podniesiony, na cegłach stoi, żeby tam woda nie nalała się do środka. A to jest pewnego rodzaju nowość, czy jakieś zjawisko, że ludzie w Nowej Soli potrafią się zbuntować i pójść na sesję. To już, ale to widzisz, to rzadko się zdarza. Robią to dopiero, już jak są na skraju, jak już wiedzą, że... Co prawda trochę ich też do tego sprowokowały władze, bo oni opisali swoją sytuację, byli u prezydenta, a w zamian dostali odpowiedź, że wyczyściliśmy rowy, wszystko jest w porządku. No to skoro jest w porządku, to czemu nam nadal woda stoi? No. Tak. Jakieś deklaracje tam padły ze strony prezydenta, ze strony urzędników? Podejrzewam, że nawet jutro czy pojutrze pojadą tam jakieś siły doczyścić, żeby uspokoić trochę tych mieszkańców. Dzień w ogóle przed sesją pojechała koparka i wybierała tam muł z jednego z rowów i oni mówili, że to trochę pomogło, że ta woda spadła. Ale wymogli na prezydencie Milewskim deklarację taką trochę bardziej przyszłościową, że on jakby postara się, żeby stworzyć projekt, z tym projektem coś później zrobić, żeby jakąś taką ogólną modernizację w tej części miasta zrobić, żeby faktycznie, bo jest tam problem, nie? No zalewa ich to. W tym roku jest naprawdę źle. I to wszyscy to rozumieją, bo dużo tych deszczów padało i mogło być ich... Ale oni mówią, że to się cyklicznie powtarza. Po każdych deszczach od lat, nie? Że, czyli po prostu tam jest coś nie tak. A najlepszym przykładem jest to, że starsi mieszkańcy to pamiętają, że wzdłuż ulicy Głogowskiej był rów. Tego rowu już nie ma. Od lat już go nie ma. I oni, ja słyszałem ich historię, jak oni byli małymi dziećmi i tym rowem na łyżwach jeździli aż w stronę Nowego Żabna. Nie? No także, a tego nie ma. No coś tam po prostu zaniedbano. No. Padł wniosek, bo oni przyszli, mogli zabrać głos w sprawach różnych. Padł wniosek, żeby te sprawy różne od razu przełożyć na, jako punkt pierwszy zrobić, żeby oni nie czekali. I powiem wam, że Rada to bez problemu przełożyła. Ja identyczną sytuację widziałem w Zielonej Górze, gdzie przyszli mieszkańcy i tak samo padł wniosek, a radni od Kubickiego i z PiS-u stwierdzili, że nie, czekajcie do samego końca, a na samym końcu przewodniczący z PiS-u ogłosił przerwę na miesiąc i ci ludzie czekali ileś tam godzin i tak nie mogli zabrać głosu. Nie? Także tu się to dobrze odbyło. No i mało tego, powiem wam, że dyskusja nie była przerywana. Każdemu przewodniczący Andrzej Petreczko dał dojść do głosu, każdy mógł się wypowiedzieć, ci mieszkańcy chodzili, wstawali i tak dalej. Jedyny, któremu się nie podobało, co się działo podczas tej sesji, podczas tej dyskusji, był Piotr Szyszko. Jego magnificencja, Piotr Szyszko, wielka ekscelencja, cudowny mag samorządu. Tak, dokładnie. Wszystkie tytuły wymieniłem dokładnie. Pana Szyszki? Ja nie wiem, czy wszystkie, ale nie spodobało mu się to, że pani radna... Będziesz sprostowania najwyżej.
że całował pierścień tego pani, wielkiego mistrza. Wypowiedzi pani radnej wojewódzkiej mu się nie podobały, ponieważ za mało używała: panie prezydencie, wysoka rado, panie przewodniczący. No, wytknął to pani... On wręcz chce na nią donieść do przewodniczącego sejmiku Wacława Maciuszonka, że ona się tak niekulturalnie zachowała. Chociaż niekulturalnie nie padło to słowo, ale on się czuł... Niestosownie. Niestosownie, on się czuł taki, no... Ale pan Szyszko z tego... Niedopieszczony tak trochę. Pan Szyszko z tego, co pamiętam, nie reagował, jak pan Milewski nazywał radnego Wilanta tępym wołem. O, ja pamiętam doskonale. Była komisja kiedyś i tak, tak jest. Tutaj etyczne względy nie wchodziły w radę. Znaczy w ogóle, jeżeli tam są jakieś takie wycieczki w stronę Romana Wilanta, to nikt tam nie reaguje. Nie? Romana Wilanta to można tam nazywać jak się chce i jakoś to nikogo nie boli. No, ale chodzi o zasadę, ale... tak, że mamy z jednej strony panią Paluch i pana Szyszkę, który karci panią Paluch. Jego magnificencję. Tak, bo źle go tytułuje albo go nie tytułuje. A z drugiej strony mamy Milewskiego, który mówi o Wilancie tępy jak wół i pan Szyszko siedzi cicho, a nawet temu przyklaskuje, tak? Ja nie bardzo tak naprawdę rozumiem, o co mu chodziło. Nie wiem, czy on chciał mieć, żeby ona przyszła wszystkim korony. Szkoda się siłować, żeby to zrozumieć. Lubuskie Centrum Informacji, to taka świeża informacja dosyć, opublikowało sondaż przed wyborami prezydenckimi w Nowej Soli. Z tego sondażu wynika, że Beata Kulczycka zgarnia niemal 50% głosów. Na drugim miejscu jest Jacek Milewski, 23% i 21% Daniel Roguski. Co myślicie o tych cyferkach, o tych liczbach, o tym sondażu? Jeżeli jest jakby prawdziwy, powiedzmy, tak, no to miarodajny, w sensie. No to miarodajny, to Jacek Milewski może już się pakować. Znaczy, jeżeli to się faktycznie by ziściło, to druga tura, tak? I w drugiej turze, no, z tego wynika... Tura, ale Beata Kulczycka według tego sondażu jest blisko... Jest miażdżąca przewaga, tak. Więc... Tylko wiecie, jeszcze się tak naprawdę kampania na dobre nie zaczęła, no bo podejrzewam, że w marcu dopiero zaczną się jakieś spotkania. Chwila. Tadeusz Gabrielczyk się objawił, ale to dojdziemy do tego za chwilkę. No to może jak już Tadeusz Gabrielczyk się objawił, to już się zaczęła. To może od tego momentu już trwa, ale no tak na dobrą sprawę to mamy tylko parę billboardów, jakieś parę filmików. No nie ma jeszcze spotkań z mieszkańcami, nie ma jakiegoś show, nie wiem, co tu się może dziać. Choć trochę już się dzieje, no nie przesadzam. Trochę się ja dzieje, nie narzekam na. Zobaczymy, co się będzie działo w marcu. Zobaczymy, co się dzieje być może, w Otyniu. Być może, no to nie tylko w Otyniu, bo tutaj już w wielu gminach, w Kolsku, no już tam już teraz i teraz ciekawiej będzie na pewno. Pytanie jest takie, czy jak się już zacznie na dobre ta kampania, czy trochę tam się nie zmieni, ale czy tam się też nie zmieni na niekorzyść Jacka Milewskiego, no bo to pokazuje też może rezerwę Daniela Roguskiego, który tak naprawdę no, w kampanię wchodził jako ostatni. A ja się nie zgodzę, ja uważam, że tutaj jakby ten sondaż pokazuje 49%, tak, dla Beaty Kulczyckiej. Mamy drugą turę, okej, niech wchodzi do drugiej tury Beata Kulczycka i Jacek Milewski, no ale ci, którzy głosują w pierwszej turze na Daniela Roguskiego, to już na Milewskiego oni nie zagłosują, to są przeciwnicy Jacka Milewskiego i to jeszcze bardziej są przeciwni Jackowi Milewskiemu niż wyborcy, podejrzewam, Beaty Kulczyckiej. Więc ci ludzie, jeśli zagłosują, to na Beatę Kulczycką w drugiej turze, więc ona ma już, jeżeli to się potwierdzi, to ona może ma już w kieszeni stanowisko. Może faktycznie wciąż tu działa magia Wadima Tyszkiewicza, no tak. Może całkiem może być. Nie? Że... A czy zadziała magia Tadeusza Gabrielczyka? Szybko zmienię temat na Tadeusza Gabrielczyka, bo w tym tygodniu Lewica też, nasza tutaj Nowosłowska, ogłosiła, i nie tylko Nowosłowska, bo wojewódzka zdaje się, ogłosiła poparcie dla Daniela Roguskiego jako kandydata na prezydenta Nowej Soli. Michał, ty byłeś na spotkaniu z panem Tadeuszem Gabrielczykiem po raz pierwszy, słyszałeś go na żywo. Tak. Jak wrażenia? No ja mówiłem wam, że jestem oszołomiony. Nie twierdzę, czy pozytywnie, czy negatywnie. No po prostu jest to pan złotousty. Przywitał nas takim szczęść Boże. Jak mawiają marksiści. Ale po chwili dodał tak, że tak mawiają marksiści, no bo przecież pan Gabrielczyk no, nazywany jest tak dosyć mocno uszczypliwie chyba czerwonym pająkiem. Tak, reprezentuje czerwoną stronę polityczną. Był w PZPR-ze kiedyś. Czerwonym pająkiem, on był starym komuchem nazywany przez Wadima Tyszkiewicza. No tak mówiąc delikatnie, tak? No, ty nazywany jest też jak? Teraz nazywany jest Lodówą. Lodówą, a dlaczego? Bo ma firmę, która... Naprawia lodówki. Proste. Więc a dlaczego mówimy o przezwiskach? No bo sam pan Gabrielczyk w trakcie kampanii wyborczej no nie gryzł się w język. Mówił m.in. o Beacie Kulczyckiej, że to jest kałuża.
To już wszyscy wiemy dlaczego, ponieważ swego czasu zdradziła Platformę Obywatelską, z którą teraz zbratał się Tadeusz Gabrielczyk, popierając ich kandydata, czyli Daniela Roguskiego. Takich różnych tam wycieczek w kierunku Wadima Tyszkiewicza i Jacka Milewskiego było mnóstwo. Ja miałem takie wrażenie, że pan Gabrielczyk wreszcie dostał taką okazję, żeby stanąć przed, powiedzmy, dziennikarzami i przed politykami, którzy coś w tym województwie teraz znaczą, tak? I się odgryźć Wadimowi Tyszkiewiczowi i Jackowi Milewskiemu za te wszystkie lata takich upokorzeń, bo trochę panowie chyba pana Gabrielczyka upokarzali różnymi komentarzami, prawda? Ja tak to zawsze odbierałem. Nie wiem, czy się pan tak zgodzisz. To są jego ulubieńcy, że tak powiem, jeden i drugi. I z wzajemnością. Tak, jeżeli dać Tadeuszowi Gabrielczykowi te 5-10 minut czasu antenowego, żeby trochę poopowiadał tak. O senatorze, a byłym prezydencie, no to on to na pewno wykorzysta. No tak, on na tej konferencji nawet zachęcał do tego, żeby wyborcy pokazali i Jackowi Mileskiemu, i Beacie Kuczyckiej, przy okazji Wadimowi Tyszkiewiczowi palec i to nie mówię o kciuku. I to ten środkowy palec chyba. Czy to nie jest taka trochę, to się mówi chyba niedźwiedzia przysługa, tak? Można pewnie mocniej powiedzieć, no bo znamy Wadima, temperament Wadima Tyszkiewicza i to, co powiedział Gabrielczyk. Może go rozjuszyć, tak. No ale chodzi mi o to, czy to będzie na korzyść Daniela Roguskiego, czy jednak może się okazać, że gdzieś tam mu trochę zaszkodzi? Ja myślę, że wzrok Wadima Tyszkiewicza jest w inną stronę już obrócony. Dla niego Tadeusz Gabrielczyk, podejrzewam, też przeszłość i to nie jest osoba, do której on tam gdzieś wsiądzie i będzie odpisywał. No ale Gabrielczyk chce wrócić, on chce wrócić, w radzie. Jasne, ale to mówię, no takie mam odczucie, nie? Że po prostu dla Tyszkiewicza to już nie jest taki przeciwnik, z którym on by mógł gdzieś tam poświęcić czas i się odnosić do jakiejś jego wypowiedzi, czy gdzieś komentować, czy coś. Może się mylę, bo może tak w kampanii jeszcze gdzieś tam będzie, że oni sobie zajdą za skórę i faktycznie on trochę poświęci. On patrzy w inną stronę, on jest teraz skonfliktowany z Platformą, ma zupełnie inne wyzwania przed sobą. Innego rywala. No dobra, jak już jesteśmy przy takim wyciąganiu dawnych polityków z lodówki, no to wyciągamy z lodóweczki. No, z błota. Okej. Z błota, tak? Dobra, pójdę w tym kierunku. Wyciągamy z błota krokodyla. Robert Paluch startuje do sejmiku z list Platformy Obywatelskiej. Czy to jest szok, czy nie jest? Podobno przejrzał na oczy. Nawrócił się. Słuchaj, no może Tuska zawsze miał w sercu, tylko gdzieś tak głęboko ukrytego i odkochał się w Jarosławie. Ale zapytam jak Zenek. Tylko kochowa nie zmienia zdania, tak? No, zapytam jak Zenek Martyniuk, jak do tego doszło? Nie wiem. A ja wiem jak do tego doszło, ja wam mogę powiedzieć jak do tego doszło. Bo platformerci tego nie ukrywają jak do tego doszło. No, po prostu był potrzebny głos w sejmiku, a że w sejmiku akurat była siostra Małgorzata, Roberta Palucha, no to przeszła na stronę Platformy, głosuje od tamtego czasu, od 3 lat głosuje tak jak oni chcą. Tak jak koalicja się utrzymała, władza się utrzymała i już wtedy, bo ona przeszła z PiS-u do Platformy. Nie była Kałużą, bo to nie jest kałużowanie wtedy. I już to wtedy, jest, a w tym drugim tak, to nie już, jest. Trzeba wymyślić lepszą nazwę. Bo. Ale słuchajcie, już wtedy, to był 2020 rok, już wtedy tam wiceprzewodniczący z PiS-u, Tadeusz Ardeli, pytał się, kiedy Robert Paluch będzie w zarządzie tutaj województwa. No bo za ten numer musi przecież dostać jakąś posadę albo coś. No ale nie dostał. Pani marszałek mówiła, że on nie jest zainteresowany, żeby być w zarządzie. Ale w kuluarach się od razu mówiło, że na 100% Paluch zostanie za to coś mu odpalą. No i faktycznie było. Teraz to wychodzi. Są wybory, dostał miejsce akurat na północy, tam gdzie jest tam szefem tej spółki śmieciowej i tam będzie z dwójką kandydował, tuż za Marcinem Jabłońskim będzie. Nie wiem, czy się mylę, czy nie. Może moje myślenie jest jakieś błędne, ale czy to nie jest tak, nawiązałeś do tej wojny między Platformą i Wadimem? Wadim nie kocha Roberta Palucha. Na pewno nie. Nienawidzi. I czy to nie jest taki trochę właśnie kopniak w stronę Wadima, że my weźmiemy tutaj Roberta Palucha na swoje listy, możemy wszystko. Znaczy ja bym to inaczej. Moim zdaniem to jest spłata długu. A przy okazji? Tę stronę może być. Przy okazji, pamiętajcie, Robert Paluch był wicewojewodą.
jest prezesem, był sekretarzem w ogóle w PiS-ie przez jakiś czas. To była twarz PiS-u. Dużo wie. To był oprowadzał po Nowej Soli panią Szydło, tak? Szydło za czasów Polski w ruinie. No, on stał tam z nią przecież na tych właśnie ruinach, nie? Ale no, był taką postacią naprawdę, no i tam rósł, nie? W tym PiS-ie, bo za każdym razem dostawał wyższe stanowisko. Teraz jest tym prezesem tam na północy. Oprócz tego jest prezesem Olimpii Sulęcin. Szatkarskiego klubu. Więc na północy jest znany. Jakby popatrzeć na jego wyniki, przecież on w wyborach prezydenckich tu uzupełniających 200 głosów dostał, 200 z hakiem. To był słabszy wynik niż miał sołtys Nowego Żadna. Tu, gdzie jest doskonale znany. Tak, tu. Czy on tu na pół, on miał lepsze wyniki na senatora, miał w Żaganiu i w Żarach niż w Nowej Soli. Po prostu tu jego wizerunek został trochę zniszczony. Strzelgany. Tak. A tymczasem tam na północy może być faktycznie popularny, bo on tam jako wicewojewoda był dobrze oceniany, był taki pracowity, jeździł, zresztą sam PiS mówi, że on był bardzo pracowity. Że to jest bardzo pracowity człowiek, bardzo pracowity polityk. Czyli wyżysz powrót Clintonów? To, że on jest tam na dwójce wystawiony, no to jest to jakaś dla niego szansa, żeby on faktycznie do tego sejmiku wszedł. No zobaczymy, czy on jest jeszcze na tyle popularny, nie? Sam jestem ciekawy, jak mu te wybory pójdą. Jak tam będzie ta kampania przebiegała. No zobaczymy, no to ciekawa rzecz, że on został wpisany. Wadim Tyszkiewicz bez komentarza napisał. Nie, ale on to wytknął w swoim komentarzu. Wytknął, no i dał tak wymownie, nie? No, że Platforma kogoś takiego wzięła do siebie na listę, a Platforma znowuż mówi, no ale on przejrzał na oczy, był z drugiej strony, wiedział, że to jest złe. No i mówi, a ty popierasz kałużę, tak? To jest ich argument. No dokładnie, no i wzięli go do siebie, nie? No tak, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Głośno jest o Robercie Paluchu, coś cicho o jego partnerce, czyli pani Bojko, ale o pani Bojko podejrzewam porozmawiamy w kolejnym odcinku podcastu Tygodnika Regionalna Polityka i Samorząd. Za ten odcinek dziękuję Patrykowi Świtkowi. Ja również dziękuję wszystkim za uwagę. I Michałowi Szczęchowi. Ja też dziękuję, mam nadzieję, że było osta. Zachęcamy wszystkich do oglądania naszej strony internetowej, do czytania Tygodnika Regionalna i zapraszamy do tego, żeby śledzić nasz podcast tak długo, jak się będzie ukazywał. Dzięki. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia.